around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true. Hello moi drodzy, witam was ponownie, witam was w vlogmasie numer 2. Przed chwilą próbowałam coś nagrać i po prostu sama z siebie zaczęłam się śmiać, bo nie potrafiłam się wysłowić. Także sprawnie wyszłam przez tydzień bez nagrywania. W każdym bądź razie, moi drodzy, dzisiaj mamy dzień drugi vlogmasów. Jest godzina... Która jest godzina? Nie wiem dzisiaj. Po 10 chyba. Po 10. Ja właśnie będę robiła makijaż. Taki zwykły, prosty, bo chcę gdzieś pojechać. Mianowicie mam taki plan, że pojadę na małe zakupy. Zobaczymy, czy na zakupy. W każdym razie chcę jechać do centrum, kupić kalendarz adwentowy. Tak jak wam wczoraj mówiłam, że chciałam kupić dla dzieci, to oczywiście zajęliśmy się kupowaniem właśnie tych mebli, zapomnieliśmy o tych kalendarzach, także ja stwierdziłam, że pojadę. Może też kupię sobie jakiś, myślę, że to będzie fajnie pasowało się w klimat świąteczny. Dzisiaj jest drugi, to może akurat będą te kalendarze tańsze. W ogóle śnieg dzisiaj spadł, więc naprawdę super, teraz też pomału zaczyna padać, więc fajnie klimat świąteczny jest w pełni. Także ja robię makijaż szybko. I odezwę się do was, jak już go zrobię. Okej, więc makijaż ogarnięty. Zwykły makijaż, nic nie robiłam specjalnego. Tylko chciałam mieć trochę się podmalować. Także makijaż ogarnięty, więc chcę się ubierać. I będę się zbierała przed zobaczyć, w której mam autobus. Także lecimy się ubierać. Także ja wracam, podsumowując moje zakupy, średnio udane. Praktycznie nic ciekawego w sklepie nie było, więc przejechałam się, utwierdziłam w tym przekonaniu, że nic ciekawego w sklepie nie ma i wracam do domu. Okej, powróciłam i szczerze mówiąc, jak tak wam mówiłam, przejechałam się, nic ciekawego nie było, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. Jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, to w ogóle dla mnie totalnie nie było żadnych, w ogóle w sklepach kosmetycznych żadnego nie było, jak był, to był jakiś jeden i też nawet nie był przeceniony, chociaż myślę, że powinien być przeceniony, ponieważ dzisiaj już jest drugi, więc nawet nie było wyboru, jeśli chodzi o dzieci, też nie było wyboru totalnego, więc w ostatnim sklepie kupiłam im Kinder te kalendarze. Także się przyjechałam, zobaczyłam, że nic ciekawego w sklepie nie ma i czeka na mnie bałagan w domu, który trzeba posprzątać, jakiś obiad trzeba ugotować. Także przebieram się w podomowy strój, zjem sobie batonika Snickersa, co kupiłam, wiecie co? Takiego, którego nigdy jeszcze nie jadłam. Taki ciekawy. W ogóle na początku, później już myślałam, że po prostu zrobię im własny kalendarz i kilka tam rzeczy nakupowałam, ale znalazłam te Kinder, więc kupiłam i one też nie były przecenione, więc nic z tego, ale stwierdziłam, że może takie
jeszcze do tych kalendarzy coś tutaj pododaję, bo kupiłam kilka rzeczy. O, takiego Snickersa, którego jeszcze nie jadłam. Więc takiego Snickersa sobie kupiłam i ty już wyczułeś, że coś mam dla ciebie i przekąskę dla kota. Kupiłam za czym, czy mi nie smakowało. Chociaż nie, bo kiedyś mi się to wydawało, to nie smakowało. Teraz sobie przypomniałam, że on w tym gardził. Faktis. No. Kiedyś kupiliśmy mu to i mu to nie smakowało. Teraz sobie przypomniałam. Zobaczymy. Posmakuje. Zobaczymy, jak gryzie. Także tak wygląda sytuacja, także zabieram się za sprzątanie, gotowanie. Może się kawę napiję. Także do później. A, jeszcze kupiłam sobie takie spinki do makijażu, do przypinania włosów, jak się, jak robię makijaż. Takie pudełeczki były różne kolory, więc nawet całkiem fajne, więc... Hej, także ja się właśnie zabrałam za sprzątanie, bo w domu po prostu dzieje się rewolucja. Ale przyszło mi zamówienie, zamówiłam sobie torebeczkę. z Ideal of Sweden, tak to się mówi. Bo było minus 50%, jeszcze miałam kod jakiś tam minus 10 czy 15 dodatkowo, więc stwierdziłam, że zamówię. Mi się podobała na wcześniej, ona normalnie kosztowała ile? 1000 koron pewnie. Ja kiedyś taki miałaś, jak zamówiłaś. No bo 50, tam jest wszystko minus 50%, to ja niby mam jeszcze minus 50%. One mają ładne te opakowania na telefony, miałam już dwa, tylko że one są bardziej takie, jak to się mówi, ozdobne, takie wiecie, żeby ładnie wyglądały telefon, takie wiecie, ale nie są funkcjonalne, w sensie, że jakby spadł telefon, to by i telefon się rozwalił, opakowanie, więc ozdobne jak najbardziej. Pudełeczko ekskluzyw, niczym Louis Vuitton, niczym Gucci. Voila! Malutka! Nawet worek mamy, proszę Państwa. Exclusive. What? Ale już myślałam, że dostałam bez paska, już myślałam, że ten pasek trzeba było dodatkowo dokupić, ale na szczęście nie. Taka malutynka, myślałam, że ona taka malutynka. Ale to jest fajne, można tak ją nosić, w sensie wieczorowe i dzienna. Pasek ma taki gruby. 500 gram to ładna. Ładna. Ona mi się spodobał, mi się ten kolor właśnie jej. O, w środku taka jakaś tutaj zamszowa, proszę Państwa. Taka wiecie, na telefonik, na portfelik ze złotem, elementami złotymi, bo tam chyba były jeszcze srebrne, ale oczywiście ja teraz jestem fanką złotych rzeczy. I tu ma taki fajny pasek właśnie, gruby, że fajnie właśnie, o tym pasek mi się podobał, że taki gruby jest on. Co? Coś miałam mówić? Wątek straciłam? Taki fajny gruby. To wygląda. I tutaj przypinamy, proszę Państwa. Jest też. Dzisiaj rano widziałem dziewczynę, miałam mniejszą. Ale ty też z tej firmy? Tak, to jest malutkie. Ona miała tylko, że telefon jej tam też.
Mama robi. No już jak to kot. Ten pasek można regulować. I wygląda na tak. Także taka fajna, mała, zgrabna. Nie? Ja się będzie nosić, jak to będzie. Co? Jakoś ciągle. Myślę, że nie najgorzej, bo one tam tych złych już rzeczy złych nie mają. To jest taka torebeczka. Ej, prawie pokój dużo ogarnięty. Teraz właśnie robię jakiś taki szybki obiad. Bo jestem mega głodna, nie zaraz to by było na tyle. Tam ta szafka się nie domyka, więc wiecznie odstaje. Więc robię makaron z warzywami, z fasolką zieloną, ze szpinakiem, z pesto takim. Wiecie, na szybkiego. Bo zgłodniałam. Najlepsze to jest, że mój mąż tu gdzieś zaginął. Poszedł wywalić śmieci, czy coś. Miał wywalać śmieci, ale chyba nie, bo tutaj jest pełno kartonów. Ja nie wiem, gdzie on zaginął. Już prawie go godziny nie ma. Za chwilę trzeba iść dziecko dobrać, a ten zaginął. Standard. On wiecznie gdzieś ginie. Idzie zrobić jedną rzecz, a nie ma go cały dzień. Także robię to jedzenie. Zaraz muszę iść po Olivera. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Moi drodzy, więc dzisiaj trochę posprzątałam, nie do końca zwiesiłam to zasłonę, krasnoletę wyciągnęłam, różki położyłam, bla bla bla. I ten stolik został skręcony. To biureczko. I zostały pomalowane te szafki, bo wywalałam z Alanem, które pokręcam te rączki. Stwierdziłam, że będzie komponowało się ładnie z susofą. Ona już tak była trochę zniszczona, więc trzeba było tu coś. Także kończę. Odezwę się do was jutro. Także trzymajcie się ciepło. Pa.